Aśkaret Karolina czyta Julia Kabowska. Kiedy podczas któregoś wieczornego spaceru poznałam pewną dziewczynę, nie przypuszczałam, że poznanie jej zmieni moje spojrzenie na ludzi, pomoże w codziennym funkcjonowaniu oraz że poznam kogoś, kto pozwoli uwierzyć w drugiego człowieka. Bynajmniej nie stało się to od razu. Poznawaliśmy się krok po kroku, zdobywając wzajemne zaufanie. Sporo więc czasu zajęło mi uzmysłowienie, że staje się dla mnie kimś bliskim. Kogo zesłało niebo. Wreszcie, że jest moim aniołem. Stwierdzenie, że jest aniołem, nie wzięło się z sufitu. Najpierw zauważyłam, że wie o moich sprawach, o których nie powinna wiedzieć z racji wcześniejszej jej nieznajomości, jak i z mojej skrytości. Dlatego zadawałam sobie pytanie: Karolino, kim jesteś? Niestety nie znalazłam satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Karolina była tyleż tajemnicza, co niedostępna, co zresztą zauważyłam już podczas naszego pierwszego spotkania. Kiedyś na przystanku tramwajowym usłyszałam rozmowę dwóch chłopaków, którzy usilnie namawiali trzeciego, żeby ten pożyczył im stówę. No pożycz przecież oddamy tobie, powiedział pierwszy. Bądź człowiekiem oddamy na pewno, dodał drugi. Sytuacja miała miejsce krótko po poznaniu Karoliny, gdzie zatopiona byłam myślami o jej osobie, o niebywałej osobowości, która mnie fascynowała z każdym kolejnym spotkaniem. Nasze spotkania, jak i rozmowy były i są nie z tej ziemi. Niekiedy czuję, że rozmawiam z kimś, kto jest wyżej ode mnie usytuowany na płaszczyźnie wybitnie duchowej. Widać to choćby po jej oczach, w których wyczuwam jej niebywałą duchowość. Karolina ma bowiem heterochromię, co w tym przypadku nadaje osobie aurę tajemniczości, która stanowi niezrozumiałe dla mnie pole do poznania jej osoby, jej oczy, jedno niebieskie, drugie zielone, może tutaj leży klucz do poznania duszy, bo chociaż ciało ma doskonale wytrenowane, poznanie jej nie leży w sferze fizycznej sprawności, która jest doskonała, ale w duchowości, która przepełniona filozofią Zen pozwala uwierzyć, że jest przysłana przez niebiosa jest aniołem przysłanym przez innego anioła, który nie może już fizycznie dla mnie być. Dlatego jest ona, Karolina, która nie podchodzi do mnie materialistycznie, lecz przebywa ze mną i dla mnie w znaczeniu duchowym. Jej materialistyczne myślenie zaczyna się i kończy na moim zdrowiu, czyli powrocie do fizycznej sprawności.